Kanał Niebajki prezentuje serię krótkich czytanek dla młodzieży. O życiu, pracy i relikwiach świętych patronów polskich. Zawsze żywi. Błogosławiony Szymon z Lipnicy, urodzony w 1420 roku, umarł w roku 1482. Grób w kościele ojców Bernardynów w Krakowie na Stradomiu. Obraz przedstawia Szymona klęczącego przed ukrzyżowanym Zbawicielem. Obok różaniec i dyscyplina. Życie. Błogosławiony Szymon urodził się w Lipnicy, niedaleko Bochni. Uczył się w Krakowie i otrzymał stopień bakałarza na Wyższej Uczelni Krakowskiej. Następnie prosił o przyjęcie do zakonu Bernardynów. Ponieważ znaną była jego uczciwość i pracowitość, więc też gwardian bez trudności przyjął go, a nawet oddał mu kierownictwo nad nowicjuszami w klasztorze. Jako kaznodzieja wytrawny dał się poznać w katedrze na Wawelu, gdzie wobec króla Kazimierza Jagiellończyka głosił nauki. Ogromnie pracowity, nie tracił ani chwili czasu. Dorąbał drzewo, dosadził kwiaty w ogrodzie. Wykopał nawet studnię, z której do dziś dnia wypływa woda. Dziś nad tą studnią stoi figura błogosławionego Szymona zwrócona ku Wawelowi. Czytał wiele, a wieczorem przygotowywał kazania. Gdy mu zwracano uwagę, że się zamęcza, odpowiadał: dość będzie odpoczynku kościom moim w grobie. Odbył też pielgrzymkę do Jerozolimy i Rzymu. Podczas zarazy, jaka wybuchła w Polsce, nie żałował sił i życia nawet, by tylko dopomóc, pocieszać i ratować zarażonych. Sam wreszcie uległ ciężkiej chorobie, która sprowadziła mu już zasłużony odpoczynek wieczny. Po śmierci ludzie doznawali za jego wstawiennictwem wielu łask, o czym świadczą liczne wota. Papież Innocenty XI w 1689 roku pozwolił czcić Szymona jako błogosławionego. Legenda. Do Krakowa przybył Jan Kapistran, Włoch, zakonnik franciszkański. Przyjęty z radością przez króla Kazimierza Jagiellończyka i kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, głosił w Krakowie kazania. Kazania te głoszono po włosku, tłumaczono na język polski, co jednak nie osłabiało ich skutku, tak że w nawracaniu grzeszników wprost cuda się działy. Potrafił słuchaczy tak zapalić do porzucenia ziemskich marności, że na rynek krakowski zanosili oni karty do gry i kości, kulki do grania i inne rzeczy, przeszkadzające człowiekowi do zbawienia swej duszy. Z tych wszystkich nieużytków Kapistran postawił wielki stos i podpalił go. Ale jeszcze w czym innym skuteczne były kazania Jana Kapistrana. Oto potrafił on pozyskać wielu akademików i profesorów do przyjęcia habitu świętego Franciszka z Asyżu. Między nimi był także Szymon z Lipnicy. Z jego życia pozostała wiadomość, że był bardzo gorliwym miłośnikiem Maryi. Ukochał ją tak bardzo, że na drzwiach swojej celi napisał: ktokolwiek będziesz mieszkańcem tej celi, pamiętaj, byś czcią i miłością Maryję uweselił. Modlitwa, Wszechmogący Wieczny Boże, któryś błogosławionego Szymona, wyznawcę Twego, szczególnymi łaskami obdarzyć raczył. Spraw prosimy, abyśmy dusze nasze tą nauką, którą on głosił,
karmiąc, a co Tobie miłem jest spełniając, drogą sprawiedliwości do niebieskiej Ojczyzny szczęśliwie dojść mogli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.